Dzień dobry, witam cię serdecznie. 19 lutego w poniedziałek. Wziąłem ze sobą na dzisiejszy codziennik miarę drewnianą składaną jednometrową. Taką, która przyda się, może się przydać do wielu obliczeń, bo to ma wiele wspólnego z dzisiejszymi tekstami. Jako współcześni ludzie chcielibyśmy wszystko policzyć, wymierzyć, ocenić, nazwać, zbadać. Coraz mniej przestrzeni i miejsca zostaje na to, żeby czymś się zachwycić dostrzec niezwykłość tego, co nas otacza. Skoro wszystko rozumiemy, mamy poukładane, policzone, to brakuje miejsca na małe i większe cuda. A dzisiejsze teksty biblijne, w taki właśnie sposób patrzenia, który dostrzega to, co niezwykłe, a w szczególności, Dostrzega Boże działanie w świecie, w którym żyjemy, nas zachęcają. Czytam słowa najpierw z Psalmu 92. Jakże wielkie są dzieła Twoje. Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. I słowa z księgi objawienia, 15 rozdziału. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, królu narodów. To słowa, które są zachwytem nad Bożym działaniem w świecie. I taki zachwyt, docenienie tego, co niezwykłe, może nam towarzyszyć, kiedy uświadomimy sobie, dostrzeżemy, jak piękny jest świat, który nas otacza, jak wiele jest w nim piękna. W świecie przyrody, w świecie zwierząt, jak niezwykłe jest to, że my jako ludzie istniejemy, jak pięknie stworzone jest ciało człowieka. Tak łatwo przyjmujemy to za oczywiste, podchodzimy do tego w sposób użytkowy, funkcjonalny, a nie potrafimy cieszyć się byciem tym, co jest. W szczególny jeszcze sposób te słowa można odnieść do tego, jak wygląda droga z Bogiem, Każdego i każdej z nas. Mam taki przywilej jako dyrektor szkoły biblijnej prowadzonej przy Centrum Misji Ewangelizacji. To dwuletni intensywny kurs biblijny. Na rozmowach wstępnych słuchać o tym, co doprowadziło ludzi do tego, że zdecydowali się wziąć udział w dwuletnim intensywnym kursie studiowania ksiąg biblijnych. I te słowa, które są dzisiejszymi słowami z książeczki Biblią na co dzień, są mi wtedy bardzo bliskie. To naprawdę niesamowite i niezwykłe. Słuchać, uczestniczyć, widzieć, jak Bóg pisze historię w życiu codziennym, jak dotyka, zmienia, przemienia, jak działa. Nikt by tego lepiej nie napisał. I do tego właśnie dzisiaj Cię zachęcam, w poniedziałek, kiedy zaczyna się kolejny tydzień, żebyś otworzył otworzyła oczy na cuda. Na piękne rzeczy w życiu, w codzienności, na te, które traktujemy często jako oczywiste, a w szczególności na to, w jaki sposób Pan Bóg jest obecny i mówi do nas. A dzisiejsze refleksje zamknę słowami Augustyna z Hippony, które pięknie podsumowują dzisiejsze słowa: Ty nigdy od nas nie odchodzisz, a jednak trudno nam do Ciebie powrócić. Przyjdź, panie, pobudź nas i wezwij z powrotem, rozpal nas i pochwyć, bądź naszym ogniem i naszą słodyczą. Pozwól nam kochać, pozwól nam biec. Życzę ci dobrego dnia.